Z racji na to, że w Pet Simulator 99 są aktualnie bardzo duże nudy, to postanowiłem, że nagram odcinek z czegoś innego. I po wejściu na Robloxa mamy tutaj pierwszą zakładkę The Hunt First Edition. I bardzo dużo gier, które po prostu mają, jak widzicie, takie obwódki z napisem The Hunt. Dlatego dzisiaj zrobimy się tym The Huntem. The Hunt, który jak widzicie, ja mam go zrobionego tylko i wyłącznie w 3% 11 dni do końca tu mamy. Bardzo, ale to bardzo dużo różnego rodzaju przedmiotów. Można z tego dostać... Stać, ale zobaczmy na czym to polega. Wywołało tu ogromne poruszenie, ponieważ tutaj mamy 32 tysiące osób. I nie oszukujmy się 32 tysiące osób. tak gierkę tak promowaną przez Robloxa to nie jest dużo. Jak widzimy, nawet studio jest je najgorsze. Możemy sobie wejść w ogóle do tego studia, albo chyba jednak się nie będzie dało. 100 milionów wizyt jest to bardzo, to bardzo dużo. Generalnie dechant to jest trochę takie odświeżenie kiedyś eventu Ekant, który był z okazji Wielkanocy na Robloxie, tylko że w dużo gorszej wersji, nie będę oszukiwał. No i jesteśmy. na Samej gierce. Tutaj, jak widzicie, mamy różnego rodzaju tokeny graczy. Ten ma 50 zrobionych badży, 22, a no ja mam zrobione tylko 3. Po zrobieniu badża, dostajemy takiego właśnie ptaszka, który nam czekuje to wszystko. A tutaj mamy gierki, i w każdej z tej gierki coś innego musimy zrobić. Po prostu coś innego robimy, jakieś inne są zadania, i dzięki temu możemy sobie po prostu to wszystko odblokować. Potem dostajemy badża, jeżeli to wykonamy. I na przykład za 5 dostajemy taki naszyjnik, za 20 taką broń, za 4. 40 Takie skrzydła za 60 Taki oto kaptur I za 95 taką koronę Dodatkowo po prawej stronie za robuxy No to jest akurat hit, to 36 tysięcy robuxów To trochę według mnie za dużo Ale ja na przykład te okulary, które aktualnie mam Na założone kupiłem za 1000 robuxów A tak go sobie kupiłem Oj, i w jaką gierkę wszedłem Dobra, tak wygląda animacja Ta gierka się chyba nazywa biały ekran Live Together RP Tego co widzę musimy tutaj po prostu znaleźć 10 jajek na tej mapie I jeżeli je znajdziemy to dostaniemy bazę tylko pewnie to jest jakaś ogromna mapa. I pewnie te jajka są dobrze poukrywane. O, tu jest chyba pierwsze. Wystarczy, że w nie wejdziemy. Klikniemy. Albo to jest po prostu dekoracja. Halo a nie my, zdjęcie ich musimy zrobić. Bo nie wiem, jak się tu robi zdjęcie. Jaka kozacka kamera. Dobra, to stanę sobie z tym jajkiem. Oj, znalazłem jajko. Pomimo, że go tutaj nie widać, to, to znalazłem jajko w sumie fajne. No i tak szukamy 10 jajek, nie? Wszystkie poradniki prawdopodobnie do każdej gierki będą na YouTubie. Nie u mnie, ale pewnie u innych. Więc na pewno znajdziecie, jak nie w Polsce. Za granicą. No te questy są najczęściej bardzo, to bardzo proste. Nie no, widzicie, no tutaj po prostu lata mi szukam jajek, no nie? I podejrzewam, że one będą właśnie w miarę tak mega blisko spawna, żeby nie trzeba było chodzić. O no tu zdjęcie z kolejnym jajkiem, kolejnym, kolejne i kolejne. Wszyscy w telefonach. Normalnie jak IRL. Serio, wszyscy w telefonach. Tutaj zostały mi trzy jajka. Nie mam pojęcia, gdzie one mogą być. O, tu jest jakieś kolejne. <laughs> Ale fota. Zostały mi dwa, jestem ciekawy, gdzie te dwa mogą być. A, i one znikają, jak po zrobieniu zdjęcia. To super, bo się nie mylą. To akurat fajnie zrobili. No ale widzicie, skoro ja bez żadnego przygotowania, nawet nie wiedząc, ta jaką gierkę po prostu wszedłem i osiem sobie zrobiłem tego, tak, wydaje mi się, że każdy to może zrobić. Polecam wam szukać zawsze takich jajek, bo często będzie jakieś właśnie szukanie jajek, czy coś takiego. Szukać na mega oddalonej kamerze. Nie wiem, może jak tu wejdę, może tu będzie jakiś jajek. O, no no kto by się tego spodziewał, nie? Jak myślicie, czy takie zdjęcie zadziała? O, zadziała. No i okay. Czyli zostało nam jedno. No zawsze tak jest, że zawsze zostaje jedno i jest z nim problem. Że w, o, No tutaj w studni, no tak, i mamy 10. Zajęło mi to Dwie minuty, dostałem badża, tylko że teraz problem będzie to, że do tego Dehanta, no niestety nas samo nie wróci, tylko musimy wejść i wejść jeszcze raz do Dehanta. I teraz, jak widzicie, mam cztery badże Mam cztery badże, super, tam, 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 mam jakiegoś ptaszka, czy gdzieś tu, nie mam pojęcia gdzie. I tak możemy robić z każdą gierką. W niektórych gierkach będzie to 5 minut, w niektórych gierkach będzie to 20 minut, 30. No widzieliście, no ja tam to zrobiłem, to chwilę nie? Bo było to banalne, więc szukajcie prostych gierek na YouTubie zawsze będziecie mieli poradnik. Już podejrzewałem, że są poradniki do każdej gierki, jak coś zrobić, więc od darmo możecie właśnie swoje itemki wszystkie tutaj zdobyć. Nawet jest Lumber Tycoon 2, moja ulubiona gierka chyba na Robloxie. W niektóre te gry pewnie graliście, więc na przykład tak w Pet Simulatorze wystarczy, że wejdziecie do gry i dostaniecie badża. Bo ja tak miałem na przykład z Pet Simulatorem, że wszedłem do gry i dostałem badża, nie? Jest to fajny event, bo możecie dzięki temu poznać naprawdę bardzo dużo fajnych gierek. O, wejdźmy sobie na przykład do My Restaurant, bo w to grałem i zobacz za co jest tutaj ten badge. Chociaż tutaj to może być za liczbę obsłużonych klientów na przykład, nie? A, jednak dostał... Aha, czyli po prostu 100 customersów musimy zrobić i dostaniemy badge'a. No nie oszukujmy się, 100 tysięcy customersów to nie jest dużo. Pamiętacie, jak na Huge'a robiliśmy 100 tysięcy? No to stówka wydaje mi się, że problematyczna nie będzie, nie? Moją drogą, bardzo fajna gierka, bardzo miło mi się w nią grało. Nawet nie pamiętam, jaką tu mam kuchnię. Dobra, zrezerwujcie im wszystkie miejsca. Ej, ale to u... ale tutaj robiłem. Albo ja nie na tym końcu. Grałem, chyba nie na tym koncie ja w ogóle grałem. Ty, to ciekawe. Ale tutaj, tutaj naprawdę ładną tę restaurację mam, nie? No, nawet piąte piętro. No, tutaj to moje ulubione piętro. Mister Stouva. No, to jest to customer Jak zaczynacie, chociaż podejrzewam, że mało osób zaczyna gierkę w my restaurant, to to zajmie wam, no nie wiem. Jak wy zaczynacie gierkę, to wam zajmie z 10-15 minut przyjemnej gry. A jeżeli jesteście już na endgame'owym poziomie, no to to wam zajmie, no nie wiem, z 4 minuty, 3 minuty. A jeszcze do tego będziecie mieli bardzo przyjemną gierkę. Ze względu na to, że wiecie, dzięki temu. Semu eventowi możecie naprawdę poznać bardzo, bardzo, bardzo. I tak pozdrawiam tego widza, co mi zawsze pisze, że mówię za dużo razy bardzo, bardzo fajne gry. O widzicie, już mam 24 osoby, nie? 25 osób, 26 osób. To jak widzicie, idzie to bardzo, to bardzo szybko. Serio, za dużo razy, mówię bardzo. Trzeba to zmienić, dobra, nie używamy bardzo. To jakiś goryl, siema goryl. Dobra, piszemy mu siema. Jacek placek 3219. To widz, siema, widzu, pozdrawiam. Ale tutaj ci kuchadze robią! Zobacz to jak robią! No to mi się podoba, ale goril Ło, dostałem jakiegoś celebrytę Będzie milion followów Ja bym grał w tego Hanta, ale tylko i wyłącznie Jak w Pet Simulatorze nie macie nic do roboty Albo wam się nie chce grać w Pet Simulatora Po prostu, bo wiecie, no jednak sobie w Pet Simulatorze Możecie na tym zarobić bardzo dużo No chyba, że w ogóle nie jesteście z Pet Simulatora Bo jesteście tutaj na tym kanale, nie wiem w sumie Jeżeli nie oglądaliście Pet Simulatora, to nie wiem co wy tutaj robicie Ale polecam wam sobie tego de Hanta generalnie robić, bo to jest naprawdę ciekawe Bo ja mam nadzieję, że dzięki Temu Hantowi poznam dużo się tych gierek i będę mógł je w sobie Grać. Dobra, 94, 96 97, no dawaj stówka Jest stówka, mamy hanta. Dostaliśmy Badża i wychodzimy. I wchodzimy do The Hunta Nagrywam ten filmik od 11 minut I zrobiłem dwa badże, więc jak widzicie No idzie to bardzo szybciutko Znowu powiedziałem bardzo, no. Idzie to Po prostu szybko. Na co będę zbierał? Na to nie chcę, nie będę tego używał przy moim Skinie. Ta pałka jest w sumie fajna 3 chyba nie chcę, więc chyba Tą pałkę będę po prostu za 20 zbierał O, Strongman Simulator, no i widzicie tych gierek jest ogromna ilość Dużo jakieś roleplay Tycoonów, symulatorów O dungeon quest tam był też świetna gierka Więc każdy znajdzie coś dla siebie I tych gier jest zobaczcie Jak dużo i mówię Tak jak mówiłem wcześniej możecie mieć tak Że po prostu wejdziecie do danej gierki I od razu otrzymacie badża Ja będę robił tego hanta? Prawdopodobnie tak Prawdopodobnie będę sobie poświęcał no nie wiem powiedzmy godzinkę Dwie godzinki dziennie bo wiecie 11 minut odcinka ja zrobiłem dwa Więc to jest naprawdę szybko a jeszcze jak będę ją poradzał. To już w ogóle będzie kozacko szybko. Więc pewnie to sobie zrobię. Nie wiem, czy wszystko, bo pewnie wszystko nie jest takie łatwe. Niektórzy tutaj mają, jak widzicie, po 100 badge i zajęło mi to 17 godzin. 100 badge 17 godzin. I podejrzewam, że to jest zbagowane, i ta topka po prostu 100 badge więcej nie wyświetla. Nie, tylko stówkę i tyle. A dzisiaj najbardziej popularnymi portalami, jak widzimy, było Bary Prison Run Obby. To jest w ogóle ciekawe. Ej, Pet Simulator, jak jest tutaj nisko. Szukamy tego Pet Simulatora, bo jest to z Pet Simulatora Koksem, ale. 29. No i właśnie to jest to, i właśnie tutaj Macie popularność pet simulatora, nie Może grać w tą gierkę 200 tysięcy Osób, ale co z tego, jak tyle Z nich to są awki, że to się w głowie nie mieści Nawet no, jest tower defense simulator O, to super, to na pewno sobie zagram I dungeon quest'a sobie zrobię Light of speed'a też grałem, pool'e Swords'e zagram, Jejku. Tak, to jest ten event, w który ja będę Grał, odpuszczam teraz chyba tego Pet simulator'a, zrobię to sobie, pomimo, że Słabe są nagrody, nie będą Poszukiwał słabe są nagrody. Ja jestem ciekawy, co by się tutaj działo. Jakby na przykład zrobili tu pakiety 10 Robux, 50 Robux, powiedzmy, wiecie o co chodzi? Że po prostu za te badże byłyby Robuxy. Jestem naprawdę ciekawy, co by się działo. O, szedłem w jakąś to samą gierkę, nawet nie wiem w jaką. Jakiś huntword, ale co by się działo, gdyby oni dawali jakieś Robuxy, nie? Przecież gracze by to robili na potęgę. Wiadomo, pewnie by było bardzo dużo multikont, ale to co to jest? Ja grałem w tą gierkę, widzicie? Ja grałem w tą gierkę i nawet nie pamiętam, co to jest ani kiedy w to grałem, ani co się tutaj robiło. Więc ja też sobie poprzypominam te wszystkie gierki. Ale sobie latam. O, dechan. Aha, czyli po prostu mobki muszę rozwalać jak rozwalę mobki to spoko. 35 mobków trzeba rozwalać i za to dostajemy. Jak się tutaj bije? Czemu ja mu nic nie bije? Dobra, trochę mu jednak bije. Trzeba lewym było bić. Ej, jaka kozacka gierka. Czemu ja o tym nie... Czemu ja nie pamiętałem, że ja w taką gierkę grałem? Ej, świetna jest. Takie trochę jakby Diablo w Robloxie. Ej, kozacka jest. Mi się podoba ta gierka. Normalnie robi Całą serię z tej gierki? O, to jest za postać. Ale jak gdzieś się teleportowałem. Tamu to ja w ogóle nic sobie biję. No i dostał. 35 popków, no to, to jak widzicie, pójdzie to chwila. Jeszcze mam 6, tutaj jest bardzo dużo. I to też robię jakichś wysoko lewelowych, nie? O no, wysoko-levelowych czytaj 15, no, ale 15 jest zawsze wyższe niż pierwszy. O, tu są nawet 20. Jakie umiejętności ja tu mam. Dobra, co robi moja RK? Jo, ale spaliło to jeszcze. E, pyj, pyj. Ale się pali. Icyk. Ha? Fal się 2900 damage. na tym? Ja one-shotuję. Oj, z tego też. A, dostałem, ale nic nie oberwałem. Okej. Okay. A co to jest FK? Bo jeszcze mam FK. ty, jakieś stormy. Puu. Ej, fajna bardzo gierka. No i jak widzicie, właśnie mi się ta gierka super podoba. Tu jest jakiś dungeon w ogóle. Mi się ta gierka super podoba, a w ogóle bym o niej nie pamiętał. Gdyby nie ten event, i właśnie to jest piękne w tym evencie. Tylko nie ta trawa. Oczywiście ta trawa nie jest piękna w tym evencie. Tam się coś pojawiło. Ale ja chciałbym sobie pograć. Fajnie. O, 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 fajnie. No i witam, witam cię, człowieku. Mam trzy życia. Okej, okay. czy tu są jakieś pułapki? Nie, to chyba nie są żadne pułapki. Tutaj jest jakaś pułapka. Okej, okay. szklana pułapka. Nie, dobra, no to to da spokojnie. Myślałem, że to z jakimiś mobami będę walczyć. O, właśnie to jest to, co chciałem walczyć. PUUU! I yeah. eee! No i tak się walczy. Szklana pułapka. Chyba tutaj też będzie jakaś walka. O, tak jest. Dobra, chodźcie tu, wszyscy. Macie burza. O, ja tylko jednego walnąłem z tej burzy. Pyk, pyk, pyk. Ja bardzo lubię takie gierki, gdzie się XP postacie. To no nie wiem dlaczego moja postać tak wygląda. No jest to naprawdę niesamowite. E, nie wiem, co się tutaj tak de facto dzieje, ale po prostu biegnę. Oj, dostałem hita, Żyję Dostałem znowu hita. Aha, bo ja tutaj widzę to, okej. Okay. Sześć łomów do pokonania, no wydaje mi się, że to nie będzie jakieś trudne. Zbiorę wszystkich w jeden punkt. Chodźcie. Chodźcie, chodźcie. No dawaj, chodź, chodź, chodź. Ło, ty co rzuca! Ty ja ty przyjdziesz do mnie? Czy one muszą do ciebie przyjść? No i pyk! I tak się kończy. I jeszcze pioruny. I super, ale biegnie. O, jakie młoty! Ole ogromny młot. No ma, może mnie nie walnie. Aha, bo tu jeszcze muszę walczyć. Dobra, to szybka walka. Tutaj waleczka, proszę bardzo. A Nie zabiłem cię. No to masz jeszcze z ognia. Ale długi jest ten dungeon. Halo. Aha! The wall is closing. Biegnij! Biegnij, 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 maleńki. Dobra, wybiegłem na spokojnie. O, tu jest jakiś bo. No witam, no nareszcie jakiś przeciwnik Dobra, masz twoje przeciwnicy Ty masz tutaj emoje Oj, mam jeszcze x -a. Nie wiem co robi mój X, ale dawaj Wygląda w groździe Ty jak to bije? Aha, walnałem go A to chyba nie był boss I my, oj nie trafiłem Oba, to masz tym O, to jest boss To ja mogę mnie używać Dobra, witam Witam, witam pana generała o, Ale mnie hitto Potężny zawadiaka O, 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 o Coś tam ładował Fyks, strzelaj w niego Najpokonany 27 poziom Chyba wykonałem coś quest'a O, mogę coś sobie Wybrać. Dobra, to wybieram to. Nie wiem czy wybrałem lepszą skrzynkę czy gorszą. jakiś tier czwarty, coś takiego. Aha, ale Hanta nie zrobiłem. No nic, ale już chociaż wiecie jak robić tego Hanta i ja go będę robił. hanty, wydaje mi się mega spoko eventem w Robloxie.